Drodzy, kiedy mówimy o Ziemi Świętej, myślę, że większość z nas myśli od razu o Izraelu. I absolutnie racja. Ale chcę Was zaprosić dzisiaj do miejsc biblijnych, do miejsc związanych z postaciami biblijnymi, z historią Ziemi Świętej, które nie znajdują się w Izraelu. Zapraszam do poznania szlaku biblijnego w Jordanii. Pierwszym miejscem, w którym zatrzymujemy się w naszej wędrówce po biblijnych miejscach Jordanii, po szlaku biblijnym, jest zamek Al-Karak. Akurat nie ma go na tym szlaku, ale jest ważny dla historii Królestwa Jerozolimskiego i dla historii Ziemi Świętej. Zamek wybudowany w latach 40. XII wieku, który miał być wzmocnieniem linii obronnej Królestwa Jerozolimskiego przeciwko plemionom arabskim, miał też kontrolować jeden z najważniejszych szlaków handlowych starożytności, szlak biegnący z Damaszku do Morza Czerwonego, czy potem dalej do Egiptu. Zamek bardzo ważny też, dlatego że władca tego zamku, Renald Châtillon, przyczyni się potem do upadku Królestwa Jerozolimskiego. Otóż zamek, który miał stanowić linię obronną, stał się dla Renalda miejscem wypadowym w celu łupienia karawan kupieckich, napadania pielgrzymów. To wszystko spowodowało ferment w świecie islamskim, pomogło Saladynowi zjednoczyć się i ostatecznie to właśnie po jednym z takich napadów na pielgrzymkę zdążającą do Mekki Saladyn na czele armii ruszył na Królestwo Jerozolimskiego, a konsekwencją tej wojny była bitwa pod Hitting, upadek Królestwa Jerozolimskiego i potem w kolejnym roku zdobycie zamku Al-Karak. Dziś Al-Karak to bardzo dobrze zachowane ruiny, z których roztacza się fantastyczny widok. Dlatego na pewno warto przyjechać tutaj, spędzić trochę czasu kręcąc się po różnych zakamarkach. A jeśli już odwiedzicie Al-Karak i będziecie podziwiać widoki, to warto zatrzymać się gdzieś obok i wypić soku ze świeżo wyciśniętych pomarańczy. Drodzy, nie mylicie się, znajdujemy się w Petrze, stolicy państwa nabatejskiego, ale jesteśmy tutaj nie tylko dlatego, że po prostu będąc w Jordanii trzeba zobaczyć Petrę, ale dlatego, że tuż po mojej prawej stronie, tam na wzgórzu, mamy grób Arona, brata Mojżeszowego. Zresztą sama Petra położona jest tuż obok miejscowości Wadimusa, co przekładając na język polski oznacza Dolina Mojżesza. W Wadimusa znajdziemy też miejsce, w którym Mojżesz uderza laską o skałę. I ze skały to dzisiaj płynie woda. Skąd te wszystkie miejsca i skąd nazwa Dolina Mojżesza? Otóż z przejścia Izraelitów. Tędy szli Izraelici zdążając do Ziemi Obiecanej, a ślady tej wędrówki znajdujemy tutaj właśnie w Wadimusa, tutaj w Petrze. I do tych miejsc na pewno zapraszamy. Przyjedźcie tutaj, możecie zobaczyć fantastyczne widoki, fantastyczne miejsce. A jeśli starczy Wam sił, to możecie wspiąć się tam i odwiedzić grób Arona.
Drodzy, chwila postoju na naszej trasie biblijnej, w miejscu dość wiecznym, ale zatrzymaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, dlatego że po mojej prawej stronie, tam w oddali widać miasto Bosra, stolica Edomu. Miasto, do którego zdążał Ezaw, brat Jakuba. Miasto kilkakrotnie wymienione na kartach Biblii, a też kilkakrotnie na kartach Biblii wymieniony jest cały Edom. Także jeśli będziecie przejeżdżać gdzieś w tych stronach, to warto się tutaj zatrzymać, na pewno między innymi dlatego, że są tu wspaniałe widoki. No to drodzy, czas ruszyć w kierunku Morza Martwego. Droga, jak widać, jest dość kręta, ale z każdym metrem schodzimy też w dół. O ileś metrów, także tutaj trzeba troszeczkę uważać, ale jest to fantastyczna i muszę powiedzieć, chyba jedna z piękniejszych dróg, którą przyszło mi jechać. Drodzy, dotarliśmy nad brzeg Morza Martwego i posłuchajcie jednej bardzo dobrze znanej historii. W tym czasie tetrarcha Herod dowiedział się o Jezusie i powiedział do swoich dworzan: to jest Jan Chrzciciel, powstał z martwych i dlatego działają przez niego niezwykłe moce. Herod bowiem kazał pochwycić Jana, związać go i wtrącić do więzienia z powodu Herodiany, żony swojego brata Filipa, gdyż Jan napominał go: nie wolno ci jej mieć. Chciał go zabić, ale bał się, ponieważ lud uważał Jana za proroka. Kiedy jednak nadszedł dzień urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i tak go urzekła, że pod przysięgą zobowiązał się spełnić każde jej życzenie. Wtedy ona za namową matki powiedziała: daj mi na tacy głowę Jana Chrzciciela. Król się zesmucił, ale ze względu na przysięgę złożoną w obecności biesiadników rozkazał spełnić jej życzenie. Drodzy, jesteśmy nad brzegiem Morza Martwego nie tyle, by podziwiać widoki, które tutaj mamy, ale dlatego, że dokładnie naprzeciwko mnie, tutaj na górze, znajduje się twierdza Maherota, w zasadzie ruiny twierdzy Maherot, w której Herod kazał uwięzić Jana Chrzciciela, a później dokładnie w tej twierdzy Jan Chrzciciel został ścięty. To jest część naszego szlaku biblijnego, można powiedzieć, ze smutnymi historiami, ale z postacią Jana Chrzciciela spotkamy się jeszcze przynajmniej raz, a może jeszcze dwa razy na naszym szlaku. Al-Urdun, tak w języku arabskim nazywa się Jordania, tak też w języku arabskim nazywa się rzeka, nad którą jesteśmy. Rzeka Jordan, nad którą odgrywa się bardzo wiele biblijnych wydarzeń. Dla nas w tej chwili ważne są dwa. Pierwsze z nich to oczywiście chrzest Jezusa, bo jesteśmy w miejscu, w którym według tradycji Jezus został ochrzczony. A skąd wiadomo, że to jest dokładnie to miejsce? Otóż starorzecze Jordanu jest dokładnie w tym miejscu. W tym miejscu też w IV wieku zostało wybudowane baptysterium upamiętniające chrzest Jezusa. Czy rzeczywiście Jezus był chrzczony w tym miejscu? Myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w rzece Jordan zaczyna się też nasze życie, bo od chrztu Jezusa zaczyna się Jego działalność. Natomiast druga historia, która związana jest z rzeką Jordan, to zabranie Eliasza ognistym wozem. Gdy to Elizeusz podąża za Eliaszem i widzi Eliasza, którego unosi ognisty wóz. To są te dwie historie, a my po prostu teraz chwilę pobędziemy nad rzeką, bo to ważne miejsce nie tylko do tego, by chwilę zobaczyć, ale by tutaj również pomodlić się.
Mojżesz wstąpił na górę Nebo ze stepów Moabu, na szczyt Pisga, który leży naprzeciw Jerycha, i ukazał mu Pan całą ziemię Gilead aż do Dan i cały obszar Naftalego, ziemię Efraima i Manassesa oraz całą ziemię Judy aż do Morza Zachodniego, Negev i okolicę doliny Jerycha, miasto Palm aż do Soaru. I Pan powiedział do niego: to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: dam ją Twemu potomstwu. Pozwoliłem Ci ją zobaczyć na własne oczy, ale tam nie wejdziesz. Tam, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana, umarł Mojżesz, sługa Pana. Został pogrzebany w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciwko Bet Peor, ale nikt nie zna jego grobu aż po dzień dzisiejszy. Drodzy, to chyba najbardziej znane słowa, jakie kojarzą nam się z tym miejscem, z górą Nebo, w której my dziś kończymy naszą drogę, ale nie kończymy naszej wędrówki po biblijnych miejscach w Jordanii. Natomiast jest też druga historia związana z górą Nebo. Oczywiście my myślimy o Mojżeszu, który gdzieś tutaj leży i nie znamy jego miejsca, gdzie został pochowany. Natomiast w drugiej księdze machabejskiej, księdze deuterokanonicznej, jest mowa również o górze Nebo jako miejscu ukrycia Arki Przymierza. Zgodnie z księgą, prorok Jeremiasz wraz ze swoimi sługami znalazł tutaj pieczarę i w tej pieczarze ukrył Arkę Przymierza. Kiedy słudzy potem przyszli, by oznaczyć pieczarę, nie mogli już jej znaleźć i Arka, jak i Mojżesz, gdzieś tutaj są. Czy są? Nie wiem. Natomiast wiem, że dzisiaj Góra Nebo to takie bardzo przyjemne miejsce. Warto tutaj przyjechać, odpocząć. Jest to takie miejsce, które naprawdę, przynajmniej dla mnie, nadaje takiego dużego optymizmu i gdzieś wewnętrznie wycisza człowieka. Dziś Góra Nebo to między innymi kościół franciszkanów. Kościół zbudowany na ruinach kościoła z czasów bizantyjskich, wspaniałymi mozaikami. Kościół wybudowany w zupełnie nowoczesnym stylu, ale ja muszę powiedzieć, że czuję tutaj dużo spokoju, dużo takiego dobrego ducha, także bardzo serdecznie zapraszam na Górę Nebo, by odpocząć, pomedytować i podziękować Bogu za wszystko, co dla nas uczynił. Dekapolis, związek 10 miast, nazwa, która pojawia się dość często na kartach Nowego Testamentu. Jak słyszymy, Jezus przechodzi środkiem ziemi dziesięciogrodzia, a najbardziej znana historia, która jest związana z Dekapolis, to historia, o której za chwilę usłyszymy. Drodzy, jesteśmy w amfiteatrze w Jarasz, albo w biblijnej Gerazie. A jeśli Geraza, to historia z Gerazańczykami, albo z człowiekiem opętanym, którego spotyka Jezus, a potem wypędza legion demonów w stado świń. I wtedy Gerazańczycy proszą Jezusa o to, by odszedł z tego miejsca. A może trochę szkoda, dlatego że miejsce jest bardzo piękne. Dwa amfiteatry, dzisiaj to wspaniałe ruiny. I jeśli będziecie tutaj, to warto na pewno to miejsce na szlaku biblijnym odwiedzić. Drodzy, kończymy powoli naszą wędrówkę po biblijnych miejscach w Jordanii. Niestety nie udało nam się odwiedzić wszystkich miejsc. No przede wszystkim nie udało nam się odwiedzić biblijnej Filadelfii, czyli współczesnego Ammanu. Ale naszą wędrówkę kończymy w miejscu bardzo ważnym, dla mnie też bardzo szczególnym. Kończymy w miejscu Tel Mar Elias, tak ono się dzisiaj nazywa. Tak, drodzy, to jest biblijne Tiszbe, miejsce narodzin proroka Eliasza. Choć dzisiaj tutaj nie znajdziecie rzeczy z czasów proroka Eliasza, znajdziecie ruiny kościoła z VI wieku, to warto przyjechać, bo do dziś to miejsce tchnie taką dobrą siłą, dobrą mocą, dobrym duchem. Duchem, którym został natchnięty prorok Eliasz, który poszedł w świat, by głosić Słowo Boże. Warto więc tutaj przyjechać, pomodlić się, spędzić chwilę czasu, bo naprawdę jest to miejsce warte choć chwili zatrzymania.
Drodzy, jednak jeszcze coś. Mały dodatek na koniec, bo jesteśmy w Madabie w kościele świętego Jerzego, gdzie znajduje się mozaika z mapą Ziemi Świętej, mapa z VI wieku, więc odwiedzając miejsca biblijne w Jordanii, może by wypadało w ogóle zacząć od Madaby i zobaczyć, gdzie według tej mapy te miejsca się znajduje. Na pewno jest to jeden z tych punktów, które trzeba w Jordanii odwiedzić. Mojżesz wstąpił na górę Nebo ze stepów Moabu na szczyt Pisga, który należy na przy... Nie należy, tylko leży.